Marsz poparcia dla służb na granicy polsko-białoruskiej Białystok Marsz poparcia dla służb na granicy polsko-białoruskiej Ulicami Białego Stoku przeszedł Marsz poparcia dla obrońców granic. Organizatorem wydarzenia, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób, był ruch narodowy i konfederacja. Uczestnicy chcieli podziękować i wyrazić swoją solidarność z funkcjonariuszami policji, straży granicznej i żołnierzami, którzy pełnią swoją służbę na granicy polsko-białoruskiej w związku z kryzysem migracyjnym. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętego w kościele świętego Rocha, po której uczestnicy przeszli główną ulicą miasta na rynek Kościuszki, mieli ze sobą baner z hasłem: "Hasz dziękujemy", nieśli też flagi biało-czerwone. Po drodze skandowali: Dziękujemy, dziękujemy obrońcom granic. Trzymali też hasła murem za polskim mundurem: Solidarni z obrońcami granic, czy popieramy obrońców granic. Prezes ruchu narodowego, poseł Robertu Winnicki, mówił: że ludzie spotkali się, by oddać hołd i cześć obrońcom granic. Podziękował wszystkim, którzy mimo padającego deszczu przyszli, by wyrazić poparcie dla wszystkich służb, które bronią bezpieczeństwa. Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, że nielegalne forsowanie granicy nie jest prawem człowieka. Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, że rzucanie granatami hukowymi, kamieniami i gałęziami polskich funkcjonariuszy nie jest prawem człowieka. Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć, że nielegalna imigracja ekonomiczna nie jest prawem człowieka, mówił Uwinicki. Ocenił, że na polskiej granicy nie są łamane prawa człowieka, ponieważ, jak podkreślił, forsowanie nielegalnie granicy żadnym prawem człowieka nie jest. Polska ma pozostać polskim państwem. Winnicki zaznaczył, że właśnie prawem każdego państwa jest obrona swoich granic. Mamy prawo powiedzieć nie mamy prawo powiedzieć, że Polska ma pozostać polskim państwem, mówił. Chcieliśmy podziękować i wyrazić solidarność ze wszystkimi funkcjonariuszami, których jedynym podstawowym i fundamentalnym zadaniem jest obrona granic. Jaka? Skuteczna, mówił Winnicki. Dodał, że nie ma złudzeń, że jeśli zostaną wpuszczeni imigranci, to w kolejnych dniach będzie ich coraz więcej. Nie mamy złudzeń, że raz przerwana granica będzie atakowana stale, ocenił poseł Przypomniał, że już w sierpniu apelował do władz jak najszybsze wybudowanie muru na granicy. Zaapelował też do wszystkich, aby wesprzeć służby nie tylko materialnie, ale też emocjonalnie i moralnie, żeby jak podkreślił czuli, że cały naród za nimi stoi.